Siema, to Yahoo i Ziemna 555, odcinek 9 z serii na typowej polskiej wsi V3. Tak jest. Witam. Będzie to szef na moim polu, no a resztę zrobimy wtedy poza odcinkiem, a tutaj Ziemnak będzie robił sobie kultywację, czy tak, orkę, już nie wiem co będziesz robił. Orkę. Będziesz robił ogólnie u siebie na swoim polu. Odcinek 10, tak jak już mówiliśmy, mamy zamiar przeprowadzić wielkie żniwa z widzami. 10? No bo jak teraz zasiejemy poza odcinkiem, to wychodzi, że to będzie następny odcinek. No. Właśnie. Nie. No właśnie, więc to będą wielkie żniwa z widzami. Oby właśnie się ktoś zgłosił, bo inaczej przesuniemy to na kilka odcinków później. Chcemy to jednak z kimś zrobić. Zależy nam na tym, żeby ktoś się taki pojawił, ktoś, kto chce zagrać z nami. To wtedy jeden by jechał w kombajnie, drugi by jechał z przyczepą, a trzeci by prasował. Właśnie, chcemy, żeby to się udało. Lubimy widzów przecież naszych. Mam nadzieję, że oni lubią też nas, jeżeli są naszymi widzami oczywiście. To wyciągam mojego poznaniaka i zaczynamy imprezę. No i świetnie. Też sądzę, że świetnie. A ja tak muszę jechać zatankować. I tak jak już mówiłem, w opisie będzie nazwa mojego maila. I tam będzie się należy z nami, ze mną skontaktować, ja to załatwię wszystko. O właśnie, to ja tu muszę chwila, widzowie, to nieważne, że tutaj teraz patrzycie trochę, bo ja muszę do opisu to właśnie wpisać. Bo patrzycie tutaj, jak się przesyłam poprzedni odcinek, wiem. Zapisz zmiany. What? Dobrze. The hell? Doszedł. To już jest w opisie ten, to co powinno w nim być, czyli mail, i zapraszamy widzów serdecznie. Co u ciebie? Już tam młode hel mówisz? Ja jedę zatankować. Ile? Co? Ile litrów? No mam 22. Ehe, ja doszedłem do zera, pamiętacie? 21. Pamiętacie, ludzie, a ja nie chcę dotrzeć do zera, bo później będziemy się męczyć. Ojej, wtedy to była masakra, myślałem, że łatwiej. No właśnie, dlatego pojadę zatankować zawczasu. Wiem, że na odcinku, wiem, że w odcinku pierwszym oglądaliście tą samą robotę tym samym ciągnikiem. No ale to już jest, nie mniej jednak, to już jest drugi raz. A nie, powtórka. No, bo ty... No. Pracujemy, no my ciągle coś robimy, my ciągle coś... Robota się musi robić. Tak, tak. To są święte słowa. Praca, praca, praca. La, 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 la. No, 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 tak, tak, tak. To czekamy na zgłoszenia widzów. Czekamy, czekamy, bardzo czekamy. Mam nadzieję, że ktoś szybko się zgłosi, kto pierwszy, ten lepszy. I oczywiście, tak jak mówiliśmy, musi mieć te mody. Tak. Co mamy my? Dokładnie. Wtedy przez maila skontaktować się ze mną. Ja wszystko załatwię, uzgodnię. Zrobimy, jak się uda, kontakt przez Skype'a i to będzie odcinek. Ze żniwami. Dokładnie. Odcinek zamierzamy zrobić dłuższy. Tak, no z uwagi na to, że mamy ferie, przynajmniej w naszym województwie, tak jak już mówiłem. Tak, godzinę albo dwie, tak mniej więcej. No tak chcemy zrobić właśnie, żeby było fajnie. Tak, właśnie wielkie żniwa. Gigant żniwa to by były. I chciałbym, żeby się udały, z całego serca chcę, żeby się udały, bo taka dużo pracy my w to wkładamy z ziemniakiem. No bo pomyślcie widzowie, jeżeli właśnie chcecie się zgłosić. Wy będziecie z nami to kosić, ale my teraz musimy te wszystkie pola zasiać. Dokładnie. A to już nie będzie takie łatwe. Ziemniaczku. Tak, słucham.
Mam kasę ujemną. Czemu? Już po prostu mam ujemną kasę, z czego to nie wiem. Dlaczego, na co, czym sobie na to zasłużyłem, nie wiem, ale mam minus 31. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem. Przecież ci pomogłem. Możesz sprzedać swoje zboże. A, niby mogę, a niby nie mogę. Zajęty jestem, nie mam kiedy go sprzedać. Czekaj, no bez jaj. O, Janiu! Biorę sztywniaka. Ja pomogę, ja mogę sztywniaka wziąć przecież. Okej, okay, to weźmiesz mój ciągnik. Po co otwierasz? Nie trzeba. No to wyjedź tu tędy wtedy. Jedzie Yahoo na pomoc. Jedzie Yahoo. Tak zwany Stachu Jones. A konkretnie Yahoo Jones. Cóżeś uczynił? Cóżeś uczynił, pytam. Utknąłem w bagnie, tam 612. Do 612, jeszcze takiej informacji mi brakowało. To wsiadaj do niej, żeby kołami kręcić. Już jestem. Podniosłem pług. Już nie wierzę, 612 utknąć. Żałoba. Taki ciągnik utknął. No, wiesz, i będzie ci 60 wyciągać. Bagno jeszcze nie było takiego ciągnika, żeby bagno go nie załatwiło. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kiedy ja się staram. Super, dzięki. Spoko, sąsiad. No i to się nazywa sąsiedzka pomoc. Powiem. Nie tak jak w Polsce. Nie, radź sam, twój problem. Tak. No chociaż gramy na typowej polskiej wsi. To jesteśmy, a to nie jesteśmy aż tacy bezczelni typowi polscy. Dokładnie. Rolnicy. Typowo polskie. To jest który odcinek już? To jest 9, proszę pana. Tak, to jest 9, ludzie. Ale mnie rzuca to. Ale mnie od tych te widły jak mnie rzucają. Bo ja muszę gdzieś przedstawić, bo mi strasznie przeszkadzają. No, przestaw je sobie. Strasznie mi przeszkadzały po prostu tutaj. Stały mi na drodze. Czasami się przydają. Czasami tak, ale to było kiedyś z kostkami, już nie są potrzebne, bo opanowaliśmy kostki autosanem. Dokładnie. Bo ta zabawa z tą przenikającą ścianą nie miała sensu. No właśnie. A przynajmniej ja hejtuję, znaczy nie lubię MWP prasbelujących. Ja lubię prasy belujące, od kiedy dowiedziałem się, jak zbierać kostki autosanem. I teraz powiedz, bo nie usłyszałem, ty lubisz czy nie lubisz od czasu, kiedy dowiedziałeś się, że można zbierać je autosanem? Lubię, no bo wtedy po prostu klikam przycisk i się zbierają. No, a tak to z tą prasą, to musisz kliknąć przycisk, żeby wyładować belę, żeby zamknąć. A kostki to po prostu sra tymi kostkami. Po prostu jedziesz... Sra kostkami na całe pole. Dokładnie. Ty tylko jedziesz autosanem i je zbierasz, no. Tak. Słuchaj, od razu przygotuj ciągnik, ten drugi. Albo 912 nawet. Co? Po prostu ją przygotuj, bądź w gotowości. Aha. Jakbyś miał po sztywniaka przyjeżdżać. W tym rządku trafię na bagno. W tym rządku trafię na bagno. Ale ja robię ostatni rządek orki. Nie? A ja mówię, że w tym rządku trafiam na bagno, więc... No to postaraj się nie utknąć. Ale to tak łatwo nie jest, jeżeli to jest 60, no to wiesz. 60. Nie, tam 60. 60 klasyczna, dobra, typowa polska, ale...
tak właśnie sądzę, że ona sobie nie poradzi z tym bagnem. I co? Dobra, szykuj, jadę. Dobra, możesz przyjeżdżać. Czekaj, kończę już to pole. Ostatni pasek, tylko maluteńki taki. Omijak. Okej, okay, podnoszę pług. Jadę do hangaru. Cześć, nie musisz, już nie musisz. A co zrobiłeś? Przejechałem, podniosłem siewnik. No widzisz. No bo od siewnika przednie koła poleciały do przodu, do góry. Pamiętasz? Od siewnika przednie koła lecą do góry, no właśnie. Ja to wykorzystałem. Ale sądzę, że i tak będziesz musiał przyjechać. Ponieważ jadę drugi raz. Tym razem bardziej centralnie. O, się trochę głośniej u ciebie zrobiło. No, wiesz, rozmowy, nie? Rozmowy w toku. Ja u siebie w pokoju, no to tak trochę nie bardzo, więc siedzę w salonie. Aha. Dobra, jednak musisz przyjechać. Już. Właśnie chcę wjechać do ciebie. Słuchaj, tam jest, wiesz gdzie jest sztywniak? Tam przy świniach leży, zawsze. Tam koło świń. Tylko, że sam się będę musiał podłączyć i odłączyć, bo wiesz jak to jest. No, nie wiem, to jest jakiś bug, bo... Że na ciebie nie działa sztywniak. No bo ja mam po prostu, no... Uwierz mi, ja klikam, nie? Ja no rozumiem, ale tobie nie działa sztywniak, nie wiem dlaczego. I jeszcze tak, jak ja jedę, to on się na boki kiwa, a tobie nie. Nie, mnie też się kiwa. Wydaje ci się, że się nie kiwa. Dobra, wysiadaj. Ja wsiadam do tego drugiego. Dobra, wysiadaj. Nie, ty jechać... Nie, ty zostaw moją 60. Ty moją 60 zostaw. Siej. Dobrze, sieję. Dzięki, dzięki, dzięki! Już, już, zatrzymaj się! Ile jedziesz? 12? Tyle, że ja w ogóle gazu nie wciskam. A kieruję. A to ja cię ciągnę. Dobra, już możesz odpuścić. Dobra, odstaw go tam, gdzie tak. Skąd go wziąłeś. Okej. Widzicie co za sąsiad? Przez całe pole mnie przyciągnął. No, widzisz jaki miły? Tyle, że nawet mój hamulec na ciebie nie działał. Tylko, że co? Tyle, że nawet mój hamulec nie działał na ciebie. No Gosia, to jest 612, no. A ja mam 60. To jest moc. Ja mam 60, wiem. No właśnie, 45 koni ona ma. No wiem. My tą 912 ledwo 90 koniami przeciągnęliśmy. Przecież. No bo dwa razy 45. No tak, bo... No i jeszcze tak ledwo, ledwo. Ledwo, ledwo. Jechaliśmy. Nie było łatwo. No, łatwo nie było. Ja podłączam siewnik. A co siejesz? Jak zwykle. Pszenka. Pszenka leci. Okej, ja zamknę sobie swój ciągnik w garażu razem z podłączonym siewnikiem. I ruszam do 55. Kultywować? Broda? Tak, broną. Spoko. A ja już właśnie sianie kończę tutaj. Mhm. Odcinkowe oczywiście, bo poza odcinkiem reszta. A ile odcinek trwa? Zaraz ci powiem, mój kolego, tylko wyjadę do końca paska. I ci powiem, że tak. Odcinek trwa, już ci mówię. Spoko. 14 minut dopiero, ludzie. To jest no to... jeszcze. Dużo czasu jest jeszcze.
No. A zasiałeś już? A nie jesz, ja już kończę. I właśnie zaczynam robić pierwszy rządek od budki. Tej, znaczy no... Więc jak to się nazywało? Wiatyp. A, to jak skończysz i będzie jeszcze czas odcinka, to może pomożesz mi z bronowaniem. Może ci pomogę, a może ci też nie pomogę. No sąsiedzie, wyciągnąłem cię z bagna. No, ja ci pomogę, ja tak se żartuję przecież, człowieku, no. No dobra. Gdzie ty masz poczucie humoru? Dobra, trzeba zacząć żartować. Nie pamiętasz, jak ja sobie kiedyś żartowałem w War Thunderze, jak ty mówisz, że ci się woda w silniku gotuje, a ci mówiłem, no to że będzie herbatka? Herbatka będzie! No właśnie. Ta. Co się smucisz? To dobrze, herbatka że będzie. Jak? Mnie ta, że jak? Patrzę, jak mnie zdjął, że jak? No właśnie. Wiesz, ja to jestem happy. Pamiętam tę sytuację. Ja to podchodzę do sprawy z uśmiechem. No, nie można się irytować grą, to tylko gra, nic więcej. Racja. Chociaż czasami jak pamiętam, jak coś tam źle zrobiłem w farmingu, to co ty, to co ty mi pisałeś na Skype, to jest nie do powtarzania. Co? Pip, 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 pip. Czekaj, co to był? Ten. Już nie pamiętam, o co poszło, ale było ten. Do swojego lasu drzewa setni. Pip, pip, pip. A ja nie pamiętam. Już takie teksty leciały na Skype, ja pamiętam, kurczę. No, ale już jest między nami zgoda. Tak, potem dzwoniłeś i była zgoda, albo ja dzwoniłem. No, nie wiem, kto zadzwonił. O, kilka razy się zdarzyło takie akcje u nas właśnie. Ale jak widzicie, widzowie, między nami nie ma żadnych już takich numerów, no bo gdyby takie były, to byśmy razem nie nagrywali. Tylko jeden by hejtował drugiego. Dokładnie. No a tak jak widzicie, nie jest. Tylko jest ok. Właśnie, ja muszę coś zrobić. A co? Nie wiem, ile FPS-ów, ja mam FPS-ów i to mnie doprowadza... Ziemniak coś knuje! I to mnie doprowadza do szału. Aha, ale co, ja? Nie, to, że nie widzę, ile mam FPS-ów. Aha. I teraz tak, nie to... Nie to, nie to, nie to, to. To nie. Tak, okej. Okay. Już spoko. To mam. No czemu to nie działa? O co tu chodzi? Robię ostatni pasek. No dobra, no to ja, ile odcinek już trwa? Trwa, tak jak już ci mówię, 18 minut. To jeszcze spokojnie no jest to... kilka minut. No to jeszcze... Możemy trochę skultywować tutaj. Zaraz zobaczę, na razie jeszcze robię tutaj ten pasek u siebie. No. Na polu. Pole mam zresztą duże, jak widać. Bo ty masz mikrusy, ja mam duże pole. No. Duże pole i dużo roboty. Takie małe to mam tylko dwa. To ja wstawię mój ciągnik do garażu. No.
ale nie, ty weź swój ciągnik i swój kultywator. Znaczy, pozwaniaka wstawię do garażu. No dobra. Siewnik wstawię do garażu, bo już się mi na razie nie przyda. Ja nie mam drugiego kultywatora. Ale ja mam swój. 612, mam już podczepiony siewnik. Ale ja mam swój kultywator przecież. No właśnie. Przyjadę ze swoim sprzętem. No i świetnie. Przecież nie będę korzystał z tych twoich śmieci. Nie mam śmieci. No ale wiesz co, akurat ten kultywator twój mi nie przypadł do gustu. Ten twój kultywator mi do gustu nie przypadł. No, nie podoba mi się. To być lepszy, no ale ja już... Mój mi się bardziej podoba. Powiedziałeś, że chcesz ten, no to... No to, że ten ci się podoba, że ten wolisz, no to kupiłem. Mój jest trochę mniej bardziej... mój jest mniej typowo polski. A mój właśnie taki typowy. A mój trochę mniej, ale nie mniej taki jest fajny. No i można wybrać mu kolor. Nie mówię, że zły masz kultywator. Dobra, poznaniak stoi. To tylko, przyczepiam kultywator i jadę. No to ja już kliknąłem, nie? Rób pole to obok, to z tym bagnem, gdzie mnie wyciągnąłeś. No dziękuję, chcesz jeszcze mnie wtopić? Nie. Omiń bagno. Możesz mieć teraz laga. Tak, i mam laga. Bo właśnie zapisałem grę. Warto tak, to zrobić, warto to zrobić. Wypadek. Tak, na wszelki wypadek, bo czasami się robią różne dowcipy komputer właśnie. Robi i jest... No właśnie, może mi wyłączyć paminga i... Albo w ogóle wyłączyć cały... Albo cały się wyłączyć. No, twoje całe siewy. Albo mówię, że cały się może wyłączyć. No, to też. Całe twoje pole dokończone, znaczy zakultywowane. O, i zasiane! Zakultywowane i to jeszcze... I zasiane, właśnie. Moje te orki tutaj. Moje zaorane pola. No, tak. Siema! Siema. Ile jeszcze mamy tam czasu? A spokojnie, już ci mówię, że to jest... Ujeju, 22 minuty są już. No to jeszcze tak 8 minut. Sądzę, że to nie ma co tyle ciągnąć odcinka. Sądzę, że go 25 skończył. No dobra. No to jeszcze te chwile możemy tak, sobie... Tak, i tak jak już w takim razie już zbliżamy się powoli do końca odcinka, to już będę mówił, w takim razie przypominam, że... W następnym odcinku żniwa, resztę robimy pomiędzy odcinkami. Tak, chcę tak. Przypomnieć właśnie, żeby się zgłosić. Tak jak już mówiłem, w opisie jest tak, poprzedniego odcinka i w tym... I w opisie tego odcinka też będzie ten właśnie mail mój i wtedy będziemy mogli spokojnie Janek, pod którym zagrać z widzami. Tak. Pod ósmym, nie? Co jest? To jest pod dziewiątym, pod ósmym i pod dziewiątym będzie link w opisie. Czy ten mail mój, mail. Mhm. No ale jeżeli ktoś pod dziewiątym napisze szybciej niż pod... Znaczy pod ósmym najpierw ktoś szybciej niż pod dziewiątym, no to... A ja przepraszam, no ale chcę, żeby było jak najbardziej wiadome, że jest taki konkurs u nas, to... No to tak no jak tak, mówiliśmy, no, kto pierwszy, ten lepszy. W poprzednim odcinku nie zgłosi, no to trudno. No, trudno. I tak sądzę, że może się niedużo osób zgłosić, albo nawet nikt. No. Proszę, w takim razie jeszcze powiem, że żeby tak jakoś temat tego maila był taki dosyć ogólny, że chodzi właśnie o farminga na typowej polskiej i multiplayer z Yahoo tak. I ziemniak, żebym tak skubał o co chodzi. Nie będę oczywiście jakby co, to ja nikogo nie zmuszam do pisania takich listów oficjalnych zbytnio, no, tylko po prostu napisać. Zapraszamy. Napiszcie jak do swojego kolegi, siema.
chcę z tobą zagrać na multiplayerze na typowej polskiej wsi. Tak, 3. Bądźmy na razem z ziemniakiem. No. Ja to skumam i to wtedy jest zgłoszenie. No i wtedy odpiszę i skontaktujemy się Skype'owo. Tak, no chyba, że ktoś nie ma Skype'a, no to wtedy się nie przepraszam, ale nie możemy skontaktować. No to wtedy szybko zrobić Skype'a. Przecież to nie jest trudne. No. O tak już tutaj widzę was. Janek. Spoko, zaraz ci dorobię. Po drodze, jak będę jechał. Nieważne. Won mi z tego bagda. Won mi z tego bagda. Dzięki, sąsiedzie. To już nie przejeżdżaj przez to bagno. No. Ja już załatwię tę stronę, ty załatw tamtą. Myślę, że skończymy te pole. I skończymy tym akcentem odcinek. O, jednak przyjechałeś. No jasne, sąsiedzie. Dobra, to ty wtedy dociągniesz ten pasek, albo... Dobra, to ty go dociągniesz, a ja... I schowam swoją maszynkę. Do siebie? Ale przecież zostało nam jeszcze jedno pole. No tak, ale już nie na tym odcinku. No. Ale to nie, przecież ty masz już zrobione. Ale tak zostawisz. Ale tam to ty zrobisz, szybko będzie. Ogólnie ja wjeżdżam już na swoją farmę w takim razie. No, bardzo fajnie. No. Odstawiłeś? Tak, już odstawiam. Zamykam bramę i wjeżdżam, parkuję kultywator. Zaraz będzie zaparkowany u szusek. Tak. No to jak widzicie, to taki konkurs znowu przypominam o konkursie mailowym. Znaczy, maila trzeba napisać, żeby się skontaktować ze mną, mail w opisie. Pod odcinkiem tym i ósmym, czyli 9 i 8. Przypominam, bo naprawdę chcę z widzami zagrać i ziemniakiem żniwa w następny odcinek. Czyli wszystko wykonamy tutaj poza odcinkiem, bo to nie ma co oglądać nudę. Po prostu ciągle sianie będzie. No, bo to no więc zakończymy teraz tym takim akcentem ten odcinek. Gdzie jesteś, ziemniaku? Ziemniaku, chodź tu. Kartoflu! Biegnę do ciebie, kartoflu. Dlaczego? A dobra, okej. Kartoflu, no! Biegnę do ciebie. No hej, zakończamy odcinek. Kończymy odcinek. Kolego! Wysiadka z traktora. No, to zatem trzeba. Zrobię zdjęcie na miniaturkę przy tym ciągniku. Zrobić ci fotkę? Tak. Dobrze zrobione, no to siema. Narka.